Skocznia w Kłopiu gościła inaugurację Pucharu Świata w sezonie 2000-2001. Wygrał Martin Schmidt oraz Norwegowie w beznadziejnym konkursie drużynowym, jednak swoje szanse na zwycięstwo mieli też Finowie. Jednym z reprezentantów tego kraju występujących w Kuopio był Veli-Matti Lindström. Cześć, z tej strony Aleksy, a przed wami kącik historyczny o niespodziance z Pujo. Przed inauguracją sezonu Lindström nie wyróżniał się na tle pozostałych skoczków. Jego najwyższą lokatą w Pucharze Świata było 33. miejsce z Innsbrucka z 1999 roku. Na tamten turniej pojechał tylko dzięki dobremu występowi przed turniejem w Pucharze Kontynentalnym. Kolejny sezon także nie przyniósł mu większych sukcesów. Jedyny jego występ w konkursie głównym, Lahti, w 2000 roku był 48. Startował on także podczas letniego Grand Prix na swojej ojczystej ziemi. Tam także jednak nie zdobył punktów. Nadszedł dzień feralnych kwalifikacji, 23 listopada 2000 roku. Dlaczego użyłem słowa feralnych? To wtedy Adam Małysz otrzymał słynną dziś dyskwalifikację za nieregulaminowe narty. Lindström skoczył najdalej spośród wszystkich, 119,5 metra, otrzymując jednak niższe noty za styl. Pozwoliło mu to zająć trzecie miejsce za Hanawaldem i Soininenem. Niespodziankę sprawił Wojciech Skupień, który był czwarty. Konkurs otwierał Lindström, jednak nie w tej zaciekawej pogodzie, doleciał na 114 metr i 50 cm, co średnio go satysfakcjonowało. Ostatecznie jury zdecydowało się obniżyć rozbieg. Efektem czego piątka skoczków startująca na początku, a w zasadzie czwórka, musiała skoki powtarzać po Schmidcie. Lider Pucharu Świata po nieudanych kwalifikacjach w konkursie skoczył 128 metrów i można by rzec zamknął temat zwycięstwa. Piątka, która została, nie chciała być jednak gorsza. Lindström 118,5 metra, Radeil 118 metrów. Finn był trzeci, a Słoweniec czwarty po pierwszej serii. Sensacja wisiała w powietrzu, mimo iż na wygraną szans zbytnich nie mieli, oto klasyfikacja po pierwszej serii. Finał przyniósł mgłę, przez którą zawody stały się ciężkie do oglądania, oraz wyraźnie krótsze skoki. Będący ex aequo na czwartym miejscu Radeil zepsuł próbę. 107 metrów, pozycja czwarta. Nieminen zepsuł swój lot, skacząc 95,5 metra. Zajmował 17 miejsce. Pogoda idealnie pasująca do tych zawodów. Nudny, nędzny obraz lądowania w jedną dziurę przez skoczków, którzy przypadkiem znaleźli się wysoko po pierwszej serii. Szczerze, czuję się jak w jednym z wielu konkursów w Oslo. Widoczność stawia wiele do życzenia. Lindströmowi nie wyszło jakoś tragicznie, no bo Finowi zmierzono 110 metrów, ale wystarczyło na zaledwie czwartą lokatę. Hanawald skoczył po drugie miejsce, skacząc 116,5 metra. Uzyskał notę 222,2 punktu. Wygrał oczywiście Schmidt. Sensacją byłoby, gdyby tego nie zrobił, lecąc na 118 metr i 50 cm. Wygrana w rękach Schmidta, wielki awans Hautamäkiego z dalekiej pozycji, życiówka Lindströma. Oto klasyfikacja konkursu. Dalsze losy Lindströma są raczej znane. O włos był od wygrania konkursu lotów w Oberstdorfie w 2001 roku. W następnych sezonach startował i przeplatał dobre skoki z tymi mocno średnimi, przez co nigdy nie wszedł na wysoki poziom. Zapamiętany został jako... ciężko mi określić kto. Pojawił się znienacka, osiągając miejsca w czołówce i stając kilka razy na podium, a potem zniknął. Ostatnie występy zaliczył przed własną publicznością i w Oslo, podczas Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2011-12. Szkoda, ponieważ widać było u Fina pewny potencjał. Najbardziej pamiętny skok Lindströma to zdecydowanie nieustane 232,5 metra w Planicy podczas konkursu drużynowego w 2003 roku. Dzięki za obejrzenie tego filmu.
Jak się spodobał, to zostawcie łapkę w górę lub w dół, jeżeli materiał nie przypadł wam do gustu. Wpadajcie na naszego Discorda i inne media podnartowe. Poczuj z nami moc wiatru pod narty i podziwiaj piękno lotu. Do usłyszenia.